Poznałem kiedyś bardzo ciekawe małżeństwo z Indii. Była to para katolików, mieli za sobą 25-letni staż małżeński. Byłem ciekaw, jak się poznali. Ta pani odpowiedziała, że z mężem poznała się w kościele, przed ołtarzem, w dniu ślubu. Za nie mówiłem z wrażenia, myślałem, że to żart. Ale nie, okazuje się, że w Indiach są starożytne wręcz instytucje związane z kojarzeniem małżeństw. Także rodziny decydują, że ten i ta pobiorą się i stworzą rodzinę. Ale powiedziałem po chwili, kiedy odzyskałem już trochę animuszu, no ale jakaś miłość by się chyba przydała najpierw, żeby budować to małżeństwo na czymś, prawda? Wtedy ta pani uśmiechnęła się i powiedziała: księże, miłość przychodzi po ślubie. No i tutaj znowu nie miałem argumentu, ale myślę, że wy, którzy żyjecie w małżeństwie, moglibyście się do tego odnieść, bo przecież jest pewnie różnica pomiędzy tym zakochaniem, zauroczeniem i tak dalej, przed ślubem i tym poważnym związkiem, który buduje się w oparciu o postawę miłości, który jest po ślubie, prawda? No ale jeszcze próbowałem drążyć, mówię, no ale to pewnie jest dużo rozwodów z tego powodu, no tak skojarzone małżeństwa no, raczej nie rokują. Na co ta pani powiedziała, że właściwie nie ma rozwodów. Bo kiedy tylko pojawiają się jakieś kłopoty w małżeństwie, natychmiast interweniują rodziny w osobach ojców, dziadków nawet, tak żeby rozwiązać wszystkie ewentualne trudności. Oczywiście to jest dla nas być może bardzo dziwne, egzotyczne, szokujące nawet. Pewnie większość małżeństw w Polsce nie chciałaby być kojarzona z tego rodzaju instytucją, no ale trzeba przyjąć za pewnik, że tak się też gdzieś jeszcze współcześnie nawet podchodzi do małżeństwa. A co dopiero w starożytności? W dzisiejszym czytaniu ewangelicznym słyszymy, jak niektórzy oponenci Pana Jezusa próbują wciągnąć Go w taką debatę. W tamtym czasie wiele różnych kwestii dyskutowano przy kawie i obiedzie, tak jak i w naszych czasach. Myślę, że gdyby Pan Jezus w Polsce teraz nauczał, to pewnie wiele różnych dyskusji politycznych próbowano by go wciągnąć. Tutaj była kwestia małżeństwa. Czy wolno się rozwodzić, czy nie wolno się rozwodzić? I Pan Jezus, co tu dużo mówić, proponuje zamiast debatować i mówić, ja mam takie zdanie, a ja inne, mówi, wróćmy do źródeł, proszę Państwa, do ustawień fabrycznych. I odwołuje się ze swoją wiedzą do pierwszej księgi Pisma Świętego, którą jest Księga Rodzaju. Mamy ją w pewnej mierze zacytowaną w pierwszym dzisiejszym czytaniu. Słyszymy tutaj o stworzeniu człowieka, właściwie drugiego człowieka, bo najpierw już istnieje jeden mężczyzna, Adam, a potem jeszcze Pan Bóg stwarza drugiego człowieka, czyli kobietę. Ale gdyby ktoś taki nieumiejętny, jakiś taki domorosły egzegeta chciał się zabrać za ten tekst, to by czytałby z niego takie wręcz seksistowskie teksty, że oto Pan Bóg stwarza kobietę, ponieważ mężczyzna nie miał żadnej innej pomocy w tym świecie. No miał wszystko. No miał świetne jedzenie, fantastyczne środowisko do rozwoju. Miał nawet, żył w harmonii ze światem zwierząt, ale czegoś mu brakowało. I w odpowiedzi na ten brak Pan Bóg stwarza kobietę, która ma być pomocą dla mężczyzny. Tekst hebrajski mówi tutaj dokładnie o tym, że ma być pomocą według jego rodzaju, przez co, rozumie się, stosowną, odpowiednik właściwie, kogoś, kto na równym poziomie będzie mógł zawiązywać relacje z człowiekiem, z mężczyzną. Pomoc, słowo pomoc jest tutaj może nieszczęśliwe, ale no, nawet Pan Bóg jest w Piśmie Świętym nazywany pomocą dla Izraela i nic mu to nie ujmuje. Więc nie chodzi tutaj o to, że kobieta ma być pełnić rolę służebną, ma być kurą domową, kimś takim, kto tylko wpatrzony jest w swoje bóstwo, mężczyznę i tak dalej, i tak dalej. Nic bardziej błędnego. Chodzi o to, że kobieta jest dopełnieniem mężczyzny i mężczyzna dopełnieniem kobiety. Tak jak kropka przysłowiowa nad i sprawia, że litera jest kompletna, tak pomoc, o którą tutaj chodzi, to jest takie właśnie ukompletnienie. Kobieta ukompletnia mężczyznę i nawzajem, przez co tworzą idealną jakby całość. To jest pewna harmonia. No ale powie ktoś i to mówi celibatariusz, tak? No faktycznie, co ja wiem na temat małżeństwa, tyle co mi powiecie albo co usłyszę w spowiedzi. Mam jakiś obraz, ale oczywiście nigdy nie będę miał takiego komplementarnego obrazu jak wy, małżonkowie.
Niemniej jednak Pan Jezus w innym miejscu Ewangelii mówi o tym, że są tacy mężczyźni i kobiety, którzy dla Królestwa Bożego nie wchodzą w związki małżeńskie. I to też jest dobre. Tylko że dzisiaj głównym bohaterem nie jest celibat, tylko właśnie małżeństwo. No i wróćmy do tej ewangelicznego tego przekazu. Pan Jezus rozwiązuje ten węzeł gordyjski, który usiłowali zawiązać faryzeusze, mówiąc, że jeżeli w ogóle cokolwiek chcecie zrozumieć, to jeszcze raz, przestańcie w ogóle męczyć ze swoimi własnymi opiniami, bo opinii może być bardzo wiele na różne tematy związane z prawem, polityką, religią i tak dalej. Ale liczy się to, co jest zapisane. Wróćmy do ustawień fabrycznych. No i tam jest napisane bardzo wyraźnie, że oto mężczyzna pozostawia swojego ojca i matkę i łączy się ze swoją żoną i tak stają się oboje jednym ciałem. Oczywiście są to wszystko piękne obrazy, które mówią, które próbują oddać to, co było bardzo trudne do oddania w języku hebrajskim. Pewną taką braterstwo dusz, pewne takie związanie, pewną harmonię, pewną relację, którą trudno inaczej jest opisać niż właśnie przy pomocy takich obrazów. Ale ten obraz całe to malowidło jest o tyle jeszcze kontrowersyjne w naszych czasach, że nie tylko Pan Jezus mówi, że tutaj w Bożym planie nie było rozwodów. Nie było. Ale także małżeństwo to jest związek mężczyzny i kobiety. A nie na przykład dwóch mężczyzn czy dwóch kobiet. Bynajmniej jeden mężczyzna i jedna kobieta. To jest wzorzec małżeństwa. To jest pewien fundament, na którym można budować. I oczywiście możemy się spierać ideologicznie, prawda, w dzisiejszych czasach, co tam możemy podważać i wysadzać nawet w powietrze klasyczną definicję małżeństwa, ale bawmy się tak. No, Sejm może ustalić, że wiosna zaczyna się 20 grudnia, ale czy to ma jakiś wpływ na to, że wiosna przyjdzie, kiedy przyjdzie? Jest wzorzec dla nas i po prostu tego się trzymamy. No i ktoś powie, patrz, jaki homofob. Otóż, kochani, co innego jest szanować ludzi odmiennych poglądów, odmiennej nawet orientacji seksualnej, a co innego jest obstawać przy rzeczach, które przecież nie ja wymyśliłem, nie Kościół wymyślił, tylko Pan Jezus sam wskazał jako wzorce. I moglibyśmy rozmontować całą tą instytucję małżeństwa, mówiąc, dobrze, no to ponieważ są takie trendy albo tryndy nawet, to spróbujmy jakoś tak pomajstrować przy tym, co Pan Jezus mówił, jakoś tak to zinterpretujmy, że się niby zgodził, że dobra, to błogosławmy pary homoseksualne. No nie, gdzie byśmy z tym wylądowali? Kim byśmy byli, gdybyśmy tak chcieli zrobić? Tu nie ma nic właściwie do rozmontowania. To jest prosty, jasny przekaz. Małżeństwo jest relacją jednego mężczyzny i jednej kobiety i jest nierozerwalne, nie ma rozwodów. No ale powie ktoś, no to co z rozwodnikami? No przecież istnieją. Oczywiście. Ja nie mówię, że mamy teraz odsądzić od czci i wiary ludzi, którym się nie udało w małżeństwie, którzy się rozwiedli, którzy z różnych powodów nie są razem. Ja nie mówię o tym, że są to źli ludzie, broń Boże. Mówię tylko, że nawet to, co się z nimi stało, też musi być jakoś widziane w oparciu o pewien wzorzec. Bo jak powiemy sobie, że nie ma żadnych wzorców, to ci ludzie też będą o wiele bardziej mieli zaplątane głowy niż to wszystko warte. Jest wzorzec jeden. Mężczyzna i kobieta, małżeństwo, nie ma rozwodów, przynajmniej w planie Bożym. Jak się ludziom nie udaje życie czasem w małżeństwie, no to wiadomo, trzeba każdą taką sytuację oglądać inaczej i trzeba jasno powiedzieć, że w Kościele także jest miejsce dla rozwodników. No nie możemy powiedzieć, że się nic nie stało. Tak? Nie możemy powiedzieć, że nie będą cierpieć. Będą. Stało się. No, jest dużo cierpienia. Pewnie po stronie dzieci najwięcej. Pewnie po stronie także przyjaciół, rodziny i tak dalej. No stało się. Takie pęknięcie na niwie małżeństwa zawsze generuje taki efekt takich kół na wodzie, które po prostu rozchodzą się promieniście i dotykają różnych innych ludzi. Nie, stało się cierpienie. Ale nie oznacza to, że ci ludzie mają być nagle wyrzuceni z Kościoła. No bynajmniej. Także dla ludzi, którym się nie powiodło w małżeństwie, jest miejsce w Kościele bez dwóch zdań. No bo, i to możecie powiedzieć, no dobrze, się tutaj Czarny wymądrza, prawda, na temat małżeństwa. Co on w ogóle wie? Ja nie wiem.
Oczywiście, że nie wiem. Ale Jezusowi chyba warto ufać, prawda? No to przecież Pan Jezus powiedział, jak się sprawy mają. I my, choćbyśmy nawet chcieli coś przy tym majstrować, to i tak zawsze wyjdziemy na tych niemądrych, no bo przecież co, Pana Jezusa chcemy korygować? Ale może być też takie wrażenie, że Pan Jezus po prostu nie umie się odnieść do naszej sytuacji życiowej, do waszej, do jakichś ludzi, którzy pogubili się w małżeństwie albo w małżeństwie cierpią. I przez analogię wydaje mi się jest tutaj coś do wyczytania z tego drugiego dzisiejszego czytania, mianowicie z listu do Hebrajczyków. To jest list pisany przez anonimową postać, nie wiemy dokładnie kto był jego autorem, ale pisany ku pokrzepieniu serc pewnej wspólnoty judeo-chrześcijan, czyli chrześcijan, którzy byli żydowskiego pochodzenia, a którzy mieszkali w Rzymie. Ci chrześcijanie zaczęli przeżywać taki okres stagnacji, bo minął już ten pierwszy okres zauroczenia Ewangelią, przyjęcia jej, życia nią, bo teraz oni zostali poddani prześladowaniom różnego rodzaju. Takim jeszcze może miękkim, jeszcze nikt nie umarł, nie zginął z tego powodu, ale już życie im się bardziej komplikuje z tego powodu, że zostali uczniami Chrystusa. I teraz jest pytanie, czy w ogóle warto? Może warto byłoby wrócić do dawnych wierzeń. Przecież jako Żydów nikt ich nie prześladował. Mieli układ pewnego rodzaju z państwem, z cesarstwem rzymskim i jako Żydzi, wyznawcy judaizmu, nie byli prześladowani. Natomiast jako chrześcijanie no już się zmieniła sytuacja. Więc w ich głowie mnoży się cała seria różnego rodzaju może argumentów, które pozwoliłyby im odpłynąć od chrześcijaństwa i jakoś uporać się z tym poczuciem winy, że zawrócili z raz obranej drogi. I właśnie do tak zmęczonych już trochę życiem ludzi pisze autor tego listu do Hebrajczyków, podając im albo jakby oddalając kolejne argumenty, pozytywnie pokazując im, dlaczego warto zostać przy tej wierze na drogę, której weszli. I w dzisiejszym fragmencie słyszymy, jak pokazuje, on buduje całą taką narrację wokół Jezusa Chrystusa, który jest najwyższym kapłanem. Czyli najwyższym przywódcą duchowym Żydów. On jest nie tylko przywódcą duchowym Żydów, ale także wszystkich ludzi, którzy zdecydowali się przyjąć, objąć Ewangelię. I teraz może być, ktoś powiedzieć, no tak, ale Jezus, tak jak najwyższy kapłan w Jerozolimie, on sobie żył tam gdzieś na piedestale, nie rozumiał naszych problemów, no co on może wiedzieć o naszym życiu, my tu cierpimy, on tam, prawda, no zażywa sobie chwały w niebie. Otóż właśnie mówi autor, powoli, Jezus przecież jako Bóg przyjął ciało ludzkie i tak się z nami utożsamił, że właściwie na temat każdej biedy ludzkiej, cierpienia ma wiedzę. Do tego stopnia, że poszedł nawet na mękę na krzyżu, wybrał najbardziej haniebną śmierć po to, byśmy my byli zbawieni. Czy rzeczywiście możesz powiedzieć, że Jezus nie zna życia, że nie umie odczuwać twojego bólu? No bynajmniej. Lider twojej wspólnoty, współmałżonek, przyjaciele, znajomi mogą nie wiedzieć, co przeżywasz, w jakim jesteś bólu albo w jakim jesteś cierpieniu. Ale Jezus, który będąc Bogiem, sam stał się człowiekiem i utożsamił się z każdym cierpieniem naszym, On nie wie, co czujesz? No powoli. No to na pewno nie jest tak. Zatem, kochani, jeżeli przeżywacie jakieś trudności w małżeństwie, może czas, żeby już udać się do jakiegoś specjalisty, coś z tym zrobić, jakoś zaradzić problemowi, jakoś zresetować, wrócić do ustawień fabrycznych. Małżeństwo jest wartością nie tylko dla was samych, ale dla tych, którzy są dookoła was również. A jeżeli już no, mówimy o tych o Jezusie Chrystusie, no to przecież nie jest tak, że Jezus nie rozumie tego, przez co przechodzicie. Może trzeba z Nim częściej mówić, może trzeba z Nim więcej przebywać, żeby także to, na czym wam zależy, albo przynajmniej kiedyś zależało pod tytułem małżeństwo, żeby to uratować. Bo to są wszystko rzeczy, które człowiek może rozwijać, pielęgnować, fantastycznie budować, ale także rzeczy, które ten sam człowiek może efektywnie zniszczyć. Wszystko, można powiedzieć, w pewnym sensie zależy od nas. I umówmy się, że w tej drodze wy jako małżonkowie, właściwie każde powołanie ma niesłychanego sojusznika w osobie Jezusa Chrystusa, który zna każde cierpienie ludzkie. Umie się czuć, odczuć i współodczuwać
to, co, przez co przechodzimy. Zatem nie lekceważmy tego źródła siły, która jest w naszym Panu Jezusie Chrystusie. Ksiądz Dariusz Iwański. Pozdrawiam serdecznie.